Według definicji mediacja to polubowny, pokojowy sposób rozwiązywania konfliktu. Przede wszystkim na mediację muszą zgodzić się zainteresowane strony, czyli skonfliktowani, zwaśnieni. Co do mediacji opieramy się zawsze na cyfrze 3, bo jest dwójka tych właśnie zwaśnionych i pośrodku mediator, który winien być bezstronny, który winien być zaakceptowany przez strony konfliktu, który winien być też dyskretny, musi zachować w tajemnicy wszystko, co usłyszy. Po mediacji powstaje protokół, żeby mediacja była skuteczna, każda ze stron musi się pod tą mediacją podpisać. Wtedy ona nabiera formalnego charakteru i uznaje się konflikt za rozwiązany. W tej chwili od strony formalnej nie ma w prawie oświatowym instytucji mediacji. Ona działa tylko w prawie sądowym. Natomiast jak najbardziej mediacja w szkole jest potrzebna, jest skuteczna, pozwala na rozwiązywanie takich codziennych konfliktów. Może to być mediacja rówieśnicza, kiedy uczeń jest mediatorem i kiedy uczeń stara się doprowadzić do porozumienia zwaśnionych stron, ale może to być mediacja prowadzona przez nauczyciela. Zarówno ów uczeń, jak i nauczyciel muszą cieszyć się zaufaniem, muszą być osobami mającymi posłuch i szacunek społeczny. I to, co najważniejsze, mediator nigdy nie podaje gotowych rozwiązań. Mediator przez rozmowę stara się skłonić rozmówców, te dwie strony skonfliktowane, by sami znaleźli sposób, jak sytuację, która ich przywiodła do mediatora, uzdrowić i rozwiązać. To jest właśnie najistotniejsza cecha mediacji, że mediator w przeciwieństwie do negocjatora bierze odpowiedzialność za efekt mediacji, ale nie podpowiada gotowych rozwiązań. Małgosia i Michał u mediatora. Na szali wieloletnia przyjaźń, w tle konflikt o zepsuty rower. Michał pożyczył rower od Małgosi i chcąc uratować życie kotu, który wpadł pod koła, wjechał w drzewo. Na skutek tego zepsuła się przerzutka. Michał, jaki widzisz sposób na rozwiązanie tej sytuacji? Mam w domu skarbonkę. Myślę, że jakbym rozwalił, to dałbym radę przynieść te pieniądze. Dobrze, ale jest jeszcze kwestia wymiany przerzutki. Małgosiu, masz jakiś pomysł? Możemy naprawić przerzutkę u mnie w domu. Myślę, że mój tata nam pomoże. Michał, akceptujesz takie rozwiązanie? Oczywiście. Małgosiu, podoba ci się takie wyjście z tej sytuacji? Tak. Więc przyjaźń przetrwała, kot uratowany, ucierpiała tylko porcelanowa świnka. Czasami wystarczy tylko czyjaś obecność, by wszystko inne potoczyło się łatwiej.